Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Panoramy Informacji z regionu Ekstra. Tym razem znajdujemy się w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, a naszym rozmówcą będzie Krzysztof Rymuza, starosta powiatu pruszkowskiego. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I pierwsze pytanie, a w zasadzie jeszcze nie pytanie, tylko gratulacje, ponieważ absolutorium, wotum zaufania przyznane na poprzedniej sesji, jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o działanie w samorządzie, a w ręce trzyma pan raport o stanie powiatu pruszkowskiego, czyli jeden z najważniejszych dokumentów, jakie my mieszkańcy możemy przeczytać. I powiedzmy, bo to jest dla niektórych, wydaje mi się, że trochę wiedza tajemna. Co w takim raporcie się znajduje i na co kładzie się głównie nacisk? Raport o stanie powiatu. Na mocy ustawy o samorządzie powiatowym musi być publikowany do końca maja każdego roku. I w tej kadencji już trzy takie raporty zostały opublikowane. Ten raport został opublikowany 28 maja i jest dostępny na naszej stronie. Raport zawiera informacje o wszystkich działaniach starostwa i o działaniach wszystkich naszych jednostek. Więc praktycznie zawiera najgłębszą wiedzę, którą można posiąść o tym, co robiliśmy przez cały rok. Jako urząd powiatowy, jako nasze jednostki edukacyjne, czyli jako nasze szkoły, szpital, wszystkie wydziały, wszystkie komórki działające na terenie naszego powiatu. Więc jest to dokument, który rzeczywiście przedstawia najprawdziwszą prawdę o tym, co udało nam się zrobić w tym bardzo trudnym roku covidowym. Panie starosta, a co w takim razie wynika, jak wynika z tego raportu? Jak na przykład mają się sprawy finansowe powiatu pruszkowskiego? Raport pokazuje, że pomimo kryzysu covidowego nasza sytuacja finansowa jest dobra. Nasze dochody są większe niż wydatki. Nasze inwestycje osiągają poziomy finansowania niespotykane dotychczas. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że pomimo ewidentnych kłopotów związanych z funkcjonowaniem edukacji, bo nasze szkoły przechodziły, tak jak wszystkie, epokę covidową w postaci kryzysu, w postaci zaniechania działalności bezpośredniej. No, ewidentnie kryzys związany z działalnością covidu w naszych szpitalach, generalnie duże upośledzenie działalności służby zdrowia poza covidowej w tym okresie, działalność urzędu ograniczona do kontaktów internetowych, ale mimo to wszystkie nasze parametry działalności są większe niż w roku poprzednim. Ilość wydanych praw jazdy jest o 1/3 większa niż poprzednio. Decyzje dotyczące inwestycji w zakresie architektury i gospodarki nieruchomościami również są większe niż w latach poprzednich. Czyli w praktyce, w raporcie nie widać wielkich kosztów i wysiłku, który ponieśliśmy w związku z COVID-em, ponieważ raport jest tak, jakby tego COVID-u nie było. Przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy jest to, że za panem połowa kadencji. Jak pan wspomniał, właśnie ze względu na COVID też trudnej kadencji. I takie pytanie, co po dwóch i pół roku sprawia panu dalej największą radość w pracy jako głowa powiatu pruszkowskiego? Największą radość sprawia satysfakcja z pracy grupowej. Taka prosta idea, która towarzyszy mi od początku mojej pracy, że razem można więcej. Staram się to na każdym kroku i każdym etapie mojej działalności wdrażać. I dowody wynikające z tego działania, pokazujące, że współpracując w zespołach, możemy stworzyć zupełnie nowe wartości, nowe jakości i nowe, znacznie większe, dodatnie skutki działania samorządu są największą satysfakcją. I to jest rzeczywiście coś pięknego. Jednym z głównych celów, które pan sobie postawił, tak mi się wydaje, obserwując oczywiście działania starostwa, to jest integracja między gminami, które znajdują się w powiecie pruszkowskim. I tworzyliście, w zasadzie to się raz w miesiącu odbywało, coś takiego, co nazywa się konwentem gmin. Po prostu może prozaiczne, może proste pytanie, ale czy czuje pan, że udało się zintegrować te wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które pod powiatem pruszkowskim się znajdują? Tak, jest to kolosalna satysfakcja, ponieważ praktycznie na każdym konwencie mamy przedstawicieli wszystkich gmin i nie są to spotkania towarzyskie, w których
robimy wyłącznie miłe miny do siebie, tylko załatwiamy konkretne sprawy. Bardzo ważny temat będzie na najbliższym konwencie. Będziemy rozmawiali na temat transportu zbiorowego. Będziemy usiłowali rozwiązać ten problem we współpracy i w porozumieniu z powiatem grodziskim, który ma już duże doświadczenia w tym zakresie. Będziemy rozwiązywali problemy związane ze sprawami dotyczącymi spraw komunikacyjnych, inwestycyjnych, dotyczących remontów dróg. W każdych z tych spraw współpraca sprawia, że możemy zrobić więcej, niż gdybyśmy robili to bez porozumienia. A konwent jest rzeczywiście ideą nie nową, tylko zwykle bywało to tak, że były to w poprzednich latach, w poprzednich kadencjach, było to tak, że były to spotkania, które wygasały po pewnym czasie wraz z narodzającymi się konfliktami. My staramy się te konflikty eliminować z naszej współpracy, stawiając na jako wartość nadrzędną właśnie jedność ponad podziałami. I muszę je przyznać jedno, że brak zaproszeń akurat na te spotkania dla mediów wcale nie rozpatruję tego jako duży błąd, ponieważ doskonale wiemy, że samorząd lokalny to też jest polityka, a obserwując po prostu niektóre sesje, czy to Rady Miasta Pruszkowa, czy to też powiatu pruszkowskiego, wydaje mi się, że jednak obecność kamer też powoduje, że niektórzy radni są może nieco odważniejsi, a może też pozwalają sobie na nieco za wiele. Ale przejdźmy do kolejnej kwestii, którą chciałbym poruszyć, czyli do edukacji i rozbudowy tak jakby wielu, wielu ośrodków edukacyjnych. Zaczęliście w zasadzie, jeszcze pan był wtedy wicestarostą, to było Liceum im. Tomasza Zana i to był taki ogromny projekt, który przyświecał poprzedniej kadencji. W tej kadencji z wszystkich spotkań, które odbywaliśmy razem i oczywiście nasi mieszkańcy mogli je obserwować, w telewizji. Stawialiście bardzo duży nacisk na przebudowę w zasadzie szkoły na Wapiennej. Liceum Kościuszki niedługo, nawet nie najprawdopodobniej, na pewno zdobędzie nowy budynek. Też zajmujecie się zespołem szkół numer 1. Ostatnio między innymi nasz wywiad na ten temat. Tutaj została wybudowana hala praktyk. Czy wszystkie cele, które sobie w tej kwestii założyliście, one są już wykonane, czy może są jeszcze jakieś rzeczy, o których dowiemy się, będziemy dowiadywać się stopniowo? Od początku kadencji postawiliśmy na rozwój edukacji i dzięki temu 2020 rok, czyli ten rok epidemiczny, nie zaskoczył nas, ponieważ byliśmy przygotowani do tego pod względem wyposażenia, pod względem infrastruktury. Rok 2020 dla edukacji był rokiem strasznym, rokiem, w którym młodzież przestała uczestniczyć w bezpośrednim procesie edukacyjnym. Przejście na edukację zdalną było to wielkie wyzwanie i dla nauczycieli, i dla uczniów. Dzisiaj zbieramy tego pokłosie, ponieważ ilość porad i ilość problemów psychologiczno-pedagogicznych maksymalnie wzrasta. Dzięki temu, że kilka lat temu podjęliśmy decyzje strategiczne o praktycznie rozbudowie każdego obiektu edukacyjnego, ponieważ to, co pan wspomniał, Liceum Tomasza Zana, gotowe, ale w tym roku będziemy robili tam klimatyzację, ponieważ okazało się, że projekt nie przewidywał pewnych sytuacji związanych z nagrzewaniem i krótko mówiąc, musimy to poprawić. Za kilka tygodni uruchamiamy przetarg na budowę Liceum im. Tadeusza Kościuszki. Hala praktyk oraz remont sali gimnastycznej w zespole szkół na Promyka. Budowa basenu szkolno-sportowego przy zespole szkół sportowych i ogólnokształcących na Gomulińskiej. I tutaj trzeba podkreślić, że to jest naprawdę duży sukces, bo dużo wskazywało, że ten basen po prostu nie powstanie. Tak, o te pieniądze walczyliśmy od 6-5 lat. Poprzednia kadencja, to końcówka, tak, poprzedniej kadencji. Poprzednia, tak, to już był wtedy, tak, ale pierwsze, chciałem o tym wspomnieć, wszystko zależy od planowania strategicznego. Myśleliśmy o tym, żeby ten ośrodek był ośrodkiem wiodącym, jeśli chodzi o
edukację sportową, edukację przede wszystkim, ale również sport. Utworzyliśmy tam szkołę mistrzostwa sportowego. Szkoła mistrzostwa sportowego pozwoliła o ubieganie się o nadzwyczajnie wysoką dotację do inwestycji sportowych w tej szkole. Dlatego powiedziałem, że 5 lat, bo 5 lat temu utworzona ta szkoła mistrzostwa sportowego spowodowała, że 3 lata temu mogliśmy wystąpić o dofinansowanie 50% do budowy basenu. W tym roku uzyskaliśmy dotację ponad 10 milionów złotych, którą musimy w ciągu 2 lat zamienić na basen. A więc w każdym obiekcie edukacyjnym na terenie powiatu pruszkowskiego, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, właściwie budujemy go od nowa. To są obiekty, w które inwestowaliśmy, ale nie tylko w infrastrukturę budowlaną, nie tylko w obiekty, ale w wyposażenie. Mamy nowoczesne wyposażenie naszych klas w tablice multimedialne, które usprawniają proces edukacyjny. Wspieramy wszystkie nowe formy edukacji, wszystkie nowe formy współpracy. W moim osobistym odczuciu jest to bardzo potrzebne, zwłaszcza w edukacji matematyki, która przez ostatnie 15 lat była absolutnie zapomniana i zapuszczona. I dzięki temu w okresie kryzysu, obronną ręką kryzysu covidowego, obronną ręką przeszliśmy przez ten trudny okres, bo byliśmy do tego przygotowani. Podział ma zawsze, panie starosto, bo to będzie temat, który prędzej czy później powróci. On w zasadzie już ze 3 razy się pojawiał w opinii publicznej i wiemy, że mniej więcej my bylibyśmy włączeni do Warszawy, prawda, do tego tak. Dużego okręgu. Pierwsze pytanie, czy to jest dobry pomysł, a drugie pytanie, jakie jest pana stanowisko w tej kwestii? Czy zachowujemy Mazowsze takie, jakie jest tutaj, jakie mamy, czy rzeczywiście kombinujemy i próbujemy, no nie wiem, tworzyć moim zdaniem kwadraturę koła? Najtrudniejszym pytaniem, na które nie znam odpowiedzi, jest to, dlaczego to robimy. To znaczy tłumaczenie, że ma to usprawnić kwestie pozyskiwania czy rozliczania środków unijnych, jest nieprawdziwe, ponieważ podział na dwa, który został już dokonany, załatwiał tę sprawę. Więc w tej chwili próba przekształcenia czy podziału Mazowsza na aglomerację warszawską w gruncie rzeczy, czyli na województwo warszawskie i na województwo mazowieckie, ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie do końca rozumiem ten proces i dlatego nie rozumiejąc go jestem przeciw, ponieważ argumenty, które mówią o tym, że ma to związek z pozyskiwaniem środków, że ma to związek z poprawą funkcjonalności tego rejonu, wszystko co jest możliwe zostało już zrobione albo dokonujemy tego w naszej codziennej pracy. Więc nie widzę uzasadnienia dla tego typu działania i zdecydowanie uważam, że jest to zły ruch i chyba podbarwiony polityką. Panie starosto, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy kulisy tych 2,5 roku już za sterami powiatu pruszkowskiego. Oczywiście też przybliżyliśmy fakt, że po raz kolejny bez żadnego problemu absolutorium i wotum zaufania. Jeszcze raz dziękuję i pożegnajmy się z tego miejsca z naszymi mieszkańcami. Żegnam się ja, prowadzący Maciej Białobrzeski i mój gość Krzysztof Rymuza. Żegnam. Do zobaczenia. Do widzenia.